Myślę, że no, ostatni mecz, także jakieś tam wielkie podsumowanie. No, my chcieliśmy zagrać dość niezły mecz, podtrzymać serię ostatnich zwycięstw. Co prawda pogoda taka, jaka była, więc na pewno nie sprzyja jakiemuś tam tempu gry. Udało nam się, że tak powiem, no, otworzyć wynik, utrzymać go, mimo że gry w 10-osobowym składzie. Cóż to podsumowywać, ja myślę, że to mógł być taki mecz do jednej bramki, chociaż wiadomo, gospodarze potem troszeczkę mieli też przewagi optycznej plus stałe fragmenty. No nie wiem jak tam trener, no, ale ja uważam, że to nie był jakiś mecz bardzo brutalny, my chyba z 6 kartek, nie wiem ile tam. No taki, no nie wiem, no, każdy miał swój cel, my chcieliśmy troszeczkę pasę podtrzymać i ja sobie zdaję sprawę, Radom jak ma przecież wiadomo baraże i to jest najważniejsze, myślę, że ten wynik w jakimś stopniu tam nie, dla nich, myślę, że to nie jest jakoś tam sprawa najważniejsza. Najważniejsze jest to, żeby wygrali u siebie w następną sobotę, czego ja im oczywiście życzę. Jestem przekonany, że sobie dadzą radę, bo to przecież przedstawiciel naszej tutaj grupy, więc jak najbardziej życzę im zwycięstwa, no i utrzymania tego zwycięstwa w środę bodajże. Dziękuję. Tyle.